Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, co by było, gdyby piłkarze sporo przybrali na wadze? Paris Saint-Germain przegrało z Lille w walce o Superpuchar Francji. Co dalej? Carlo Ancelotti chce załatać dziury w defensywie. 50 milionów euro za środkowego obrońcę. Spotkanie Leo Messiego i Luisa Suareza na wakacjach. Oraz Ronaldinho, który wypowiedział się na temat wygranej Argentyny w Copa America. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału koniecznie z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych odcinków, które będę tutaj publikował. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Jeszcze we wstępie mam dla was naprawdę super informacje. Wracamy z konkursem, tym razem na taką oto piłkę. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Superbet, zostawić polubienie pod tym materiałem oraz napisać komentarz. Wyniki konkursu pojawią się za kilka materiałów. Śledźcie i bądźcie aktywni, bo to osoba, która najczęściej będzie śledzić zarówno mój kanał, jak i kanał Superbeta, wygra właśnie tą nagrodę. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Kolejne grube wygrane kupony na grupie obstawiamy. Jeśli interesuje was temat wygrywania kasy, to koniecznie dołączajcie do darmowej grupy. Link w opisie i przypiętym komentarzu. Dzisiejszy materiał zaczniemy od bardziej ciekawostki, aniżeli newsa. Jakiś czas temu serwis Football Rank opublikował na swoim Instagramie zdjęcia najpopularniejszych piłkarzy, dodając im kilkanaście kilogramów. Najśmieszniej wygląda Kevin De Bruyne, który przypomina typowego wujka na weselu. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Resztę zawodników widzicie teraz na ekranie. Skupmy się jednak na samym Robercie Lewandowskim. Co by się musiało stać, aby polski napastnik doprowadził się do takiego stanu? Przede wszystkim musiałby mieć tok myślenia Ronaldo. Naprawdę chciałem być chudy, ale pozwalałem sobie na ustępstwa, kiedy wygrywałem. A że robiłem to zawsze, to moja sylwetka wygląda tak, a nie inaczej. Na szczęście Lewandowski jest Polakiem, a nie Brazylijczykiem, którzy już w naturze mają imprezowy styl życia. Dobra dieta i styl życia pozwoli piłkarzowi Bayernu na spore wydłużenie swojej kariery. W mojej opinii Lewandowski jeszcze długo po zakończeniu kariery piłkarskiej będzie trzymał świetną formę fizyczną. W komentarzach napiszcie, który z przedstawionych piłkarzy najszybciej złapie zbędne kilogramy. Czarne chmury ponownie zawisły nad głową Mauricio Pochettino. Pomimo licznych wzmocnień jego PSG, przegrało z Lille 0-1 w meczu o Superpuchar Francji. O losach meczu zadecydowało piękne uderzenie Kseki. W 44 minucie Portugalczyk popisał się przepięknym uderzeniem zza pola karnego, nie dając szans Keylorowi Navasowi. Później Paryżanie bezskutecznie próbowali gonić wynik. W pomeczowej rozmowie z L'Équipe Mauricio Pochettino obszernie tłumaczył się z wyniku spotkania. To rozczarowanie. Ogólnie byliśmy dobrzy, ale pomimo naszej dominacji w drugiej połowie nie udało się wygrać. Gratulacje dla Lille. W tym sezonie mamy jeszcze większe rzeczy do zrobienia. Ten mecz przyszedł w złym momencie dla zespołu takiego jak nasz, ale nie szukamy wymówki. Połowa zawodników jest z nami i część przebywa na wakacjach. Będziemy lepsi, gdy będziemy mieli cały skład do dyspozycji. Nigdy nie wątpiłem w zaangażowanie moich graczy. Chcieliśmy wygrać, zrobiliśmy wszystko, żeby tak się stało. Pochettino rzeczywiście musiał wyjść mocno rezerwowym składem. W kadrze meczowej zabrakło m.in. Kyliana Mbappé, Neymara i Sergio Ramosa. Z nowych nabytków w wyjściowej jedenastce znalazł się jedynie Hakimi. To już kolejna porażka argentyńskiego szkoleniowca. PSG ma za sobą najgorszy sezon od wielu lat. Ponownie nie udało im się wygrać Ligi Mistrzów, lecz na pewno bardziej boli ich świadomość, że pierwszy raz od dawna stracili mistrzostwo kraju. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według was zwolnienie Thomasa Tuchela było błędem i czy Mauricio Pochettino straci w tym sezonie pracę. Real Madrid już oficjalnie pożegnał się z Rafaelem Varanem, który trafił do Manchesteru United, i Sergio Ramosem, nowym nabytkiem PSG. Z tego powodu królewscy muszą szukać wzmocnień w defensywie. Według mediów na celowniku Carlo Ancelottiego znajduje się Pau Torres. Jeszcze przed odejściem dwóch podstawowych stoperów ekipa z Madrytu dogadała się z Davidem Alabą, zawodnikiem uniwersalnym, który może występować na wielu pozycjach. Sam Austriak nie będzie jednak w stanie załatać dziury po ikonicznym duecie. Z tego powodu Carlo Ancelotti bardzo mocno naciska na nowe transfery. Szkoleniowiec oczekuje ściągnięcia nowego stopera, gdyż aktualnie poza Alabą ma do dyspozycji jedynie Edera Militao i Nacho Fernandeza.
Zarząd Realu zabiega teraz o ściągnięcie Pau Torresa. Pogłoski o transferze Hiszpana do Los Blancos pojawiały się już wcześniej, lecz obie strony nie doszły do porozumienia. Obecnie rozmowy nabierają tempa. Do finalizacji transakcji potrzebne jest jedynie ustalenie kwoty za 24-latka. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Valencia żąda 65 milionów euro za młodego reprezentanta Hiszpanii, natomiast Los Blancos oferują 50 milionów. Transfer Torresa wydaje się być bardzo rozsądny, ale z drugiej strony prawdopodobnie oznacza, że Real nie ściągnie Mbappé w tym okienku. W komentarzach napiszcie, czy według Was Pau Torres sprawdziłby się w Realu Madryt. Na nieszczęście kibiców Dumy Katalonii duet Suarez-Messi jest już tylko wspomnieniem. Mimo tego obaj zawodnicy wciąż dogadują się świetnie. Kiedyś na boisku, a teraz poza nim. Po wyczerpującym sezonie i rozgrywkach Copa America, w których oczywiście obaj piłkarze brali udział, zdecydowali się na wspólny odpoczynek na Ibizie. Leo Messi zamieścił zdjęcie z Luisem Suarezem na swoim Instagramie, opatrzone dopiskiem Amigos. Ciężko dziwić się im tak zażyłej relacji. W barwach Barcelony wspólnie wygrali przecież Mistrzostwo La Ligi czy Ligę Mistrzów. Pomimo ubiegłosezonowych przenosin Urugwajczyka do Atletico Madryt, dalej cieszą się zażyłą przyjaźnią. Obaj panowie spotkają się na hiszpańskim boisku dopiero 3 października. Na niedawnym streamie Lianosa pojawił się Ronaldinho. Legendarny piłkarz opowiedział o swoich relacjach z Leo Messim i jak zareagował na zwycięstwo Argentyny w Copa America. Brazylijczyk nigdy nie ukrywał, że darzy Lionela ogromnym szacunkiem. Właśnie dlatego pomimo porażki jego kraju w finale Mistrzostw Ameryki Południowej nie był jednoznacznie zawiedziony. Byłem smutny, ponieważ Brazylia przegrała finał Copa America, ale bardzo mnie ucieszyło to, że wygrał Leo Messi, ponieważ on potrzebował tego sukcesu z reprezentacją Argentyny. Jeśli moi przyjaciele są szczęśliwi, to ja też jestem szczęśliwy. Ronaldinho opowiedział także o swoich obecnych relacjach z Argentyńczykiem. Messi i ja nie rozmawiamy codziennie. On jest bardzo zapracowany, tak jak ja, gdy byłem piłkarzem. Kiedy jednak tylko mamy okazję, staramy się dużo rozmawiać i pisać. 41-latek został także zapytany o najlepsze wspomnienia za czasu swojej piłkarskiej kariery. Trudno wybrać tylko jeden moment. Z piłką przy nodze zawsze byłem szczęśliwy i to się nie zmienia. Miałem szczęście, że robiłem to, co lubię. W Barcelonie tworzyliśmy historię. To był spektakularny czas. Mam piękne wspomnienia ze wszystkich klubów, w których grałem. Nie mogę wybrać jednego. W komentarzach napiszcie, czy według Was Leo Messiemu uda się jeszcze zdobyć jakieś trofeum ze swoją reprezentacją. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!